Witam serdecznie na moim nowym kanale Ciało, Umysł i Duch. Kanał Zosi Golis. Jest to kanał podłączony do głównego kanału Zygiego z Teksasu. A więc ja będę uczestniczyła w projekcie Zygiego, aby pomóc. Taki główny cel tego projektu jest pomóc ludziom budzić się. A więc ja robię to już na swoich kanałach i będę chciała robić tutaj. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę uczestniczyć w tym takim szczytnym projekcie. Wdzięczność wielka dla Ciebie, Zygi, że poświęciłeś 2 godziny, żeby pomóc nauczyć się oprogramowania OBS. Jeszcze nie do końca opanowałam, więc na swoim znanym StreamYardzie transmituję, na którym dotąd cały czas transformowałam. Dziękuję Michałowi z całego serca, że poświęcił naprawdę dużo czasu, żebyśmy znaleźli odpowiednio energetyczne logo do zadania, w którym będę uczestniczyła, a więc przewaga kolorów jest indygo, a jest to kolor rywodnika wodnikowy. Kolor też, którym wibruje czakra trzeciego oka, czyli czakra przytomności, cierpliwości, trzeźwego widzenia, spokoju, pewności, zdecydowania. Co oznacza ten obrazek logo? Moim pierwszym u góry jest mężczyzna medytujący, lub kobieta, nie wiadomo kto to jest. A więc przesłanie jest takie. Jeśli osoba medytuje, poniżej jest drugi taki awatar głowy i rozchodzące się różne kolory fal wibracyjnych. Czyli jeżeli medytuje, zmieniają się moje myśli, mój umysł, moja świadomość. I końcowy element jest jak człowiek leży, a drugi go podnosi. A więc w pełni motto jest takie, jeżeli medytujesz, zmienia się twoje myślenie, świadomość i wtedy możesz pomagać ludziom. Tak jak na tym obrazku wstać, czyli podać rękę. Bo czasem ludzie robią tak, że jak ktoś tak narzeka, że mu tak ciężko i niedobrze, no to są osoby, które tak, to się nazywa, to znaczy ja mam takie powiedzenie, nie kładź się obok leżącego. Podaj mu rękę, pomóż mu wstać, a wtedy już będzie łatwiej. A więc moim celem jest zapraszanie różnych ludzi do rozmów, które pomogą ludziom no właśnie budzić się, ponieważ każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka, jednego zdania, tej danej chwili, żeby zrobił się ten klik, że tak powiem. A więc taki jest mój zamysł, żeby pomóc. Bo
do każdego inny człowiek przemówi, do każdego z nas. Gdzieś kiedyś ktoś powiedział pewnie jakieś jedno słowo, które zrobiło klik. I tak tutaj będą zapraszani różni ludzie. No chciałam też powiedzieć, że 27 i o godzinie 17 jest moja rozmowa z Zygim. Zaprosiłam Zygiego do naszej rozmowy. I rozmowa jest o temacie, co nam w duszy gra. A jest każdemu co innego pewnie gra. I myślę, że to taki dosyć intrygujący temat, taki trochę tajemniczy, bo co w duszy gra na przykład, nie? I myślę sobie, że sporo ludzi miałoby problem z odpowiedzią, co w duszy gra. A więc to będzie się działo między innymi na moim kanale. Na moim kanale TV Zosia Golis prowadziłam cykl rozmowy na żywo z Zosią Golis o życiu, gdzie w tych rozmowach mam takie ładne przesłania dobrostanu, słowa mocy i iluminacje, inspiracje, i wielu ludzi mówiło, że jest to bardzo pomocne. A żeby otrzymać takie przesłanie, trzeba po prostu napisać, bo jeżeli napiszecie w komentarzu, witam cokolwiek, to ja wtedy wiem, że jest dana osoba i no i wtedy wyciągam dla niej przesłanie. Bardzo często ludzie piszą w punkt. Czyli jest coś takiego magicznego w tych przesłaniach, że są po prostu trafione w tak zwany punkt. A więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z tym, co tu się będzie działo. I do zobaczenia w kolejnej rozmowie. W moim nagraniu będę chciała poruszać różne tematy. Różnica między akceptacją a aprobatą, bezsilność a bezradność, pokora a uległość, ponieważ wielu ludzi myli te pojęcia i często jest tak, że mówią, ja nigdy nie zaakceptuję, że jest wojna, że jest to, że jest tamto. Ale to jest. Ale to jest, więc akceptacja jest to uznanie faktu, że to jest. No bo to jest. Jest to, jest tamto, czyli to, co jest. Bez względu na to, czy wierzgasz, czy się buntujesz, to jest. Inną rzeczą jest aprobata tego. Czyli aprobata to jest popieram, zgadzam się z tym i to jest też moje i tak dalej. To taka podstawowy taki przykład. Albo pokora. Pokora jest to umiejętność widzenia siebie w prawdzie. Pokora, aktem pokory jest umiejętność wejrzenia w głąb, zobaczenia, co tam jest i zaakceptowania tego. Tak, to ja. Ta B i ta cacy. A więc pokora jest to też kroczenie bardzo wąską ścieżką pomiędzy pychą a użalaniem. Także bardzo łatwo można przejść albo w tą stronę. A uległość to jest to mi osobiście pokora,
Kiedyś tak się kojarzyła, ponieważ od dziecka w domu słyszałam od mamy pokorne ciele dwie matki się, ponieważ lubiła nas mama, więc we mnie narastało, o ja nigdy nie będę pokorna. Dlatego, że kojarzyło mi się to z łamaniem woli, z uległością. Także po czasie zrozumiałam, idąc drogą chcenia, że pokora jest ogromną cnotą. I ja cały czas jestem na drodze ku pokorze. I bardzo się to przydaje, jeżeli ja potrafię poczuć pokorę. Też ostatnio miałam takie zdarzenie, że pewien człowiek powiedział, że on już jest obudzony, on już jest taki na 100%. I jak się obudzisz, to będziesz myślał tak samo. Tak, na pewno. Ja powiem tak, że ja nie mam tego przekonania, ponieważ w nocy też dzieje się wiele rzeczy. Więc po pierwsze nie wiem, czy się jutro obudzę. Po drugie nie jestem przekonana na 100%, że będę myślała tak samo, ponieważ może nastąpić jakaś transformacja, jakaś zmiana. I pogląd, tak już było wiele razy, że po nocy, często takiej burzliwej sna, obudziłam się ta sama, ale i trochę inna. To trudno nazwać było ludzkimi słowami. A więc no właśnie, takie rzeczy, różne, nie tylko takie, oczywiście komunikacja, różnice odbiorze mężczyzn i kobiet, skąd się biorą konflikty. No postaram się dzielić swoimi doświadczeniami, które nabyłam. No 28 lat jestem w drodze rozwoju, więc trochę już tych doświadczeń było. Tak bardzo aktywnie, kiedy weszłam na sesję regresingu niehipnotycznego metodą Leszka Żądło, to był rok 2008. To już wtedy było takie no, mocne. Nie dla każdego może jest regresing, ale dla mnie to była metoda. Także myślę, że komuś może się przydać to, o czym będę mówiła. Może moje jakieś doświadczenie. A więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Ciało, Umysł i Duch, kanał Zosi Golis. Bo jestem taka bardzo radosna, że powstał ten nowy kanał, że tacy wspaniali ludzie tam są, ponieważ byłam już na Zoomie, poznałam trochę tych ludzi, którzy są w tym projekcie. Ja też chciałam powiedzieć, że przyszła naturalna taki moment właśnie, potrzeba oddalenia. No to tak ponad 2,5 tygodnia, może lepiej. I właśnie w tej ciszy to właśnie się zadziało, że przyszło do mnie między innymi to, że zostałam zaproszona, do tego projektu. Później też zostałam zaproszona do drugiego projektu, żebym nagrała film Moja droga do przebudzenia i na tej platformie będzie link do mnie i ewentualnie o tym, co ja robię, w czym mogę pomóc. A więc takie ta potrzeba oddalenia jak jest, to jest zawsze zwiastun czegoś dobrego.
bo kiedy się oddalimy, umysł się wyciszy, zrobi się przestrzeń. I wtedy przychodzą cudowne rzeczy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu. Pa, pa.